My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał. Dobry wieczór, witamy serdecznie, Piotr Nisztor. I Adrian Stankowski, jest z nami też Jacek Wrona. Witam komisarzu. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie. Panowie, zacznijmy od sondy, bo przecież Piachem w tryby to program, który dzisiaj ma 12 odcinek. 12 odcinek. To co więcej sypiemy? No sypiemy, zacznijmy od sondy. Dlaczego mieszkańcy wrocławskiego Jagodna i warszawskiego Wilanowa nie chcą mieć ośrodka dla migrantów? Zagłosuj. Są dwie odpowiedzi. Bo zjedzą im całą pizzę. Odpowiedź B, bo zniszczą im luksusowe auta w leasingu. I odpowiedź C może będzie najbardziej trafna, bo wypiją im całą sojową latę. Zachęcamy Państwa do udziału w naszej sondzie. Zachęcamy również do pisania na platformie X hashtag Piachem w tryby. A my ruszamy, Adrian. Ruszamy od, bo dzisiaj był marsz, Narodowy Marsz Ochrony Życia, na którym zresztą spotkałem Jacka Wronę z małżonką. Pozdrawiam. Zobaczmy, jak to wyglądało. Atmosfera pozytywna, rodzinna. Osoby tutaj zgromadzone przyjechały niejednokrotnie z zakątków całego kraju, by zamanifestować, pokazać, że są za życiem. Narodowy Marsz Życia to manifestacja na rzecz życia i rodziny, wiary i wierności, ale także wolności i niepodległości. Marsz to także wyraz solidarności z dziećmi poczętymi, zagrożonymi aborcją i ofiarami tego przestępstwa. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku mówi, że pierwszym nakazem państwa prawa musi być respektowanie życia ludzkiego od początków jego powstania. W Sejmie procedowane są cztery projekty ustaw, zakładają liberalizację prawa aborcyjnego. Najdalej idący projekt przewiduje legalizację aborcji na życzenie do 12 tygodnia życia. No właśnie, podniosła atmosfera. Jacku, jak to przeżywałeś? No, byłem zaskoczony ilością tutaj ludzi. Ja myślałem, że w związku z tym, że tych jednak jakichś manifestacji, jakichś marszy jest ostatnio no, znaczna ilość, więc no, bardzo pozytywnie byłem zaskoczony frekwencją i to sam musi stwierdzić, że naprawdę ona była znaczna i to bardzo cieszy. Z drugiej strony, no, rodząca się chyba świadomość tego, że nic o nas bez nas. No, musimy jasno wyrażać swoje poglądy, bo to są poglądy dotyczące spraw elementarnych i fundamentalnych. No, przecież prawo do życia, ochrona tego życia, no chyba nie ma nic ważniejszego. No, bez życia nie ma nic. No, ale gdybyś... była jedna osoba, która tam wyrażała stanowisko zupełnie inne. Zobaczmy, jak to wyglądało. Nie wiem, czy państwo poznają, któż to właśnie próbował zaczepiać tych, którzy w tłumie. Tutaj to był taki fragment trochę łagodny, bo ta pani tak próbowała pokrzykiwać. Ludzie tak ją omijali raczej, no bo to ale się skończyło. Nie reagowali na szczęście na zaczepki, ale ja chciałem powiedzieć... Skończyło się, że nikogo nie pogryzła, ani w ogóle nie było tam tego, bo ludzie to... Adrian, ja chciałem tylko przypomnieć. Jacku, nie wiem, czy ty wiesz o tym, ale przecież babcia Kasia to jest honorowa warszawianka. Rafał Trzaskowski, prezydent roku, Warszawy, tak. No, czy warszawianka roku, tak. Honorowa warszawianka. No,
to się naprawdę w głowie nie mieści, że jedna z głównych zadymiarek, która rozbija pokojowe no, marsze, która za wszelką cenę zaczepia, no, próbuje też przecież atakować brutalnie policjantów. No przecież te zdjęcia, które widzieliśmy parę miesięcy temu. Ale sądy jakoś sobie nie potrafią z tym poradzić, to jest zagadkowa historia. Ale to jest chyba członek lotnej brygady KODU, tej słynnej lotnej brygady, która słynie właśnie z różnego rodzaju warszawskich zadym. Tam jeszcze jest taki inny zadymiarz o dźwięcznym nazwisku Szczurek. On też tam chyba słynie z takich różnych zaczepek, ale on chyba nikogo nie ugryzł jeszcze. No właśnie, Jacku, może komisarza zapytamy, co by było, gdyby amerykańskiego policjanta ktoś tak okładał, jak pani babcia. Widzieliśmy na filmie jakimś tam drewienkiem. No myślę, że już by nie uczestniczyła dalej w tej manifestacji, a zostałaby odwieziona tam, no, gdzie powinna być odwieziona. Znaczy ja tam akurat z Robertem Bąkiewiczem stałem, ona tam przyszła, coś brzęczała, ale poszła sobie i tak mówię, no jest to smutna konstatacja, no taka bohaterka, jacy wybierają taką bohaterkę, to jest mniej więcej poziom tych ludzi, więc nie ma się co tutaj za bardzo, mówię, też podniecać tego typu osobami, należy to być milczeniem i po prostu, mamy pogodę, uważam, że naprawdę ta osoba, która tam, mówię, została całkowicie tam zbyta i tak właśnie należy podchodzić, to są zbyt poważne rzeczy, żeby zajmować się, mówię, tego rodzaju pierdołami, bo idea była niezwykle ważna, wręcz fundamentalna, to co powtarzam i no, na szczęście w żaden sposób nie wpłynęło to na tą bardzo pogodną, świetną atmosferę, która miała miejsce i z jednej strony fajnie, że ta atmosfera była taka, że a nie inna. Jeszcze raz powtarzam, to są rzeczy fundamentalne i na tym należy się skupić, a że się ktoś, jakaś grupa lemingów czy innego rodzaju lewacka wybiera takie autorytety, takich bohaterów, to ich sprawa, no niech oni się wstydzą. No ale mimo wszystko przypomnijmy skandaliczne zachowanie tej pani, właśnie jak to w kierunku policjantów, no, bardzo wulgarne słowa kierowała. Pytałem jeszcze, że się komando nie podoba? Dzielnie tłuszczę. O. Co tu jest? No co tu widzisz, Pierdolę cholerne skurwy, lękające obywateli. Troszkę kultury. Ty nic nie mów, a pan? Policjanci, jest to na filmie. Bydlaku cholerny, obrzydliwy, wstrętny. I w tym przypadku... Masz po wszystkim. Zamknij się. Już trochę się pani spóźniła. Mordercy! Mordercy! To jest uśmiechnięta Polska, bo to jest właśnie pani, która namawiała do tego, aby głosować na tych uśmiechniętych, szeroko uśmiechniętych, tych, którzy no, mieli być... Głupio uśmiechniętych też. Tak. No, moglibyśmy długo jeszcze wymieniać. No, ale w każdym razie sami państwo widzieli uśmiechniętą Polskę no, w soczewce. No, sądy przez tyle czasu, prawda, tam ona miała chyba 9 spraw i jakoś nie udaje się. Bezkarność i to jest coś nieprawdopodobnego. Jeszcze wracając do tego, że właśnie babcia Kasia, ta pani, która te kierowała bardzo wulgarne słowa do mundurowych, no, została warszawianką roku, czy osobą, która została no, w jakiś sposób przez Rafała Trzaskowskiego uhonorowana. No, to jest niebywałe. Jak można takie zachowanie nie tylko tolerować, ale jeszcze nagradzać? No, tylko w Warszawie jest to możliwe. Zresztą dzisiaj o Warszawie pewnie jeszcze sporo. Ale na razie do Poznania, bo to tam był Marsz Równości Osób Transpłciowych. To zobaczmy, bo to ciekawy materiał. Druga rzecz, którą bardzo jest dla nas ważna, to to, żeby tranzycja była prawem, a nie towarem. Natomiast tak samo jak ciąża nie jest chorobą, ale wymaga pewnych medycznych zabiegów.
i ciąża jest na NFZ. Nie trzeba do niej, żeby zajść w ciążę, na przykład, nie wypełniać 50 stron testów, a potem czekać jeszcze 3 lata w kolejce. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, nie Lewicy, a Platformy. I robię wszystko i obiecuję wam wszystko, żeby przeszło prawo, nowe prawo o uzgodnieniu płci. Także zawierające zmiany medyczne. Kolejny uśmiechnięty z Platformy. Tak, tak, ale to ci, zapewnie miał na myśli, ci państwo mieli na myśli takie zmiany, jak już weszły u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech można raz na rok już sobie zmieniać płeć, ale tam też ciekawe, bo tylko z kobiety na mężczyznę bądź odwrotnie, co jest jawną dyskryminacją wobec tych pozostałych 50 kilku płci. Skandal, jak Niemcy to tolerują w ogóle. Nie, nie mówiąc Jacek, o osobach jak... tam cis płciowych, bo tam są jeszcze podwarianty w tych. No właśnie, Jacek, jak to jest możliwe, że Niemcy aż tak bardzo dyskryminują te właśnie i tu osoby o 50 iluś tam płciach, osoby, które raz są kotem, raz psem, innym razem, no właśnie, ja nawet nie wiem, jak nazwać te kolejne płcie, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Może Jacek będzie miał więcej wiedzy na ten temat. Znaczy to chyba automatycznie przychodzi, tak jak mówię, bo tutaj dochodzimy do sytuacji, gdy w pewnym momencie te płcie mogą zażądać na przykład w każdym urzędzie dostępu do tylko toalety dla siebie, nie? I wyobrażacie sobie jakikolwiek urząd, gdzie jest 54 różnego rodzaju toalety. No bo jeżeli faktycznie uznamy, że tyle jest i tyle będziemy tutaj akceptowali, no to rzeczą też oczywistą, że trzeba będzie spełniać jakby wymogi dotyczące każdej tej płci. No więc no myślę, że to najczęściej ten element właśnie taki racjonalny to przychodzi, gdy trzeba będzie no jakby dostosować pewne rzeczy, czy ewentualnie na przykład dokumenty. Wyobrażacie sobie te 54 rubryczki, czy tam jakieś te kółeczka, te zaznaczenia, czy czyki. To nie jest, ale z drugiej strony powiem wam też tak, no widzieliśmy tą manifestację, jest demokracja, no każdy może sobie manifestować pokojowo, no ci ludzie się zgromadzili, coś tam chcą. No właśnie, ktoś chce być psem, to będzie szef takiej demonstracji. Tylko wiecie co, bo w tej całej rozmowie najbardziej mi przeszkadza to, że bo zdarza się taki problem jak transpozycja płci raz na kilka milionów przypadków i ci ludzie no, są pomieszani z jakimś takim wariactwem. No ale przepraszam cię, ale nie można tego uznawać za normalność. Znaczy nie można sprowadzać czegoś, co nie jest normalne, do tego, że powinno być normalne, bo przecież osoby, chociażby dzieci, które przecież nie mają jeszcze wyrobionych tych instynktów swoich, no mogą powiedzieć zaraz, no ale dzisiaj się czuję jakimś zwierzątkiem, tak, na przykład. Znaczy to, no jest, w ogóle, to jest w ogóle zbrodnia, natomiast ta polska procedura w przypadku zmiany płci zakłada dwukrotne badanie kliniczne. Psychiatryczne, no choćby po to, żeby wykluczyć no, innego rodzaju choroby, na przykład schizofrenię. Do tego trzeba po prostu podchodzić poważnie, a to, co obserwujemy od wielu lat, to jest po prostu robienie cyrku z tych, znaczy ta tranzycja płci, no to nie polega na tym, że wstaje rano i czuje się tam, kim się czuje, nie wiem, akurat dzisiaj rano, tylko to jest jakiś poważny problem i ci ludzie są ostatnimi ludźmi, którzy by chcieli to pokazywać gdzieś tam na jakichś paradach. No tak, ale Jacek powiedział dobrze, no, żyjemy w demokratycznym kraju. Każdy może robić to, co chce, oczywiście zgodnie z prawem, nie ma na to przecież żadnego problemu, ale z drugiej strony teraz epatowanie tego typu no, nienormalnością, no mnie osobiście razi. No oczywiście. To, ale nie razi i trudno, no niech teraz ta fala hejtu zaleje internet i powiedzą tak, tu przed chwilą Piotr Nisztor powiedział, że to jest nienormalne. No ale trzeba powiedzieć jasno, rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Jeśli ktoś nie uczył się biologii, no to niestety no, nie będzie dzisiaj w stanie no, racjonalnie na ten temat dyskutować. No, mamy dwie płcie, jest mężczyzna, jest kobieta i koniec.
I tak to powinno pozostać. Jeśli ktoś próbuje wprowadzić jakieś nowe nazewnictwo, nowe rodzaje, no to za chwilę się okaże, że naprawdę no, to wszystko stanęło na głowie i cały system, który my doskonale przecież znamy, ten system oparty o badania naukowe, o biologię, o fizykę, o te wszystkie nauki. Genetykę. No, o genetykę. No, zostanie po prostu zmieciony, zgnieciony jak kawałek papieru i wrzucony do kosza. No to jest nieprawdopodobne, jak dzisiaj próbuje się wprowadzać coś totalnie nienormalnego i pokazywać, że jest ale to normalne. Bardzo ciekawą propozycję ma pan Aleksander Miszalski, który kandyduje na stanowisko prezydenta Krakowa. Myślę, że to warte jest pokazania. Proszę bardzo. Dla mnie bardzo ważna była obietnica Aleksandra stworzenia całodobowego, bezpłatnego, bez klauzuli sumienia gabinetu ginekologicznego. Tak, zobowiązuje się do tego, że będziemy mieć gabinet 24-godzinny, gabinet, w którym każda kobieta będzie mogła przyjść, zresztą mężczyźni również. Ale... My się tu uśmiechamy z Adrianem. Jacek, byłeś u ginekologa kiedykolwiek? No, osobiście ze sobą, no raczej nie przypominam sobie takiego rodzaju zdarzenia. No, bywałem jako, powiedzmy tutaj, podwoza mojej żony, nie? No, ale tutaj w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Bo to, co powiedziałeś, to wszystko zmierza do takiego ideologicznego szaleństwa i między innymi te zmiany w szkołach mają doprowadzić do tego, żeby ten racjonalizm, którym się chwaliły te środowiska, że to jest te poglądy właśnie takie naukowe, scjentyczne, one leżą u podstaw tego i teraz się to odmieniło. To jest po prostu XXI-wieczny zabobon, który funkcjonuje i nie ma znaczenia w polityce. Zobaczcie, co ten kandydat powie, jest wesoło, tam klaszą. Zobowiązuje się to, że coś takiego jakby no, nie stanie, no, może coś takiego powstać, ale... no ale póki co przepisy mu są jednoznacznie i to, że ten gabinet będzie czynny tak czy inaczej, nie będzie miało większego znaczenia. Być może właśnie głosy mężczyzn chciał, bo oprócz, no nie wiem, jaki charakter może mieć ten gabinet, może tam... Może ale tam słuchajcie, bo ja już słyszałem, że mężczyźni, porady, się, także... że mężczyźni się dzielą na tych, którzy są bez macicy i mężczyźni z macicami. Gdzie ty to wyczytałeś? To pani Żukowska, zdaje się, coś takiego mówiła. Pytanie, o której godzinie napisała to na platformie X. Zresztą nie tylko, to no może jest to jakieś rozwiązanie, nie wiem. No ja nie wiem, ale w Krakowie faktycznie kandydat wspierany bardzo mocno przez Platformę Obywatelską, no dość odważnie próbuje pozyskiwać głosy mężczyzn. Jestem ciekawy tylko, jak to się odbije na jego tych wyborczych słupkach potem. No, ale możemy no właśnie, oczywiście... Kiedyś pan Ryszard Petru też tak wspominał o takich rozwiązaniach. No, jeśli chodzi o karierę polityczną, to nie bardzo mu poszło. Ale zobaczmy może tę wypowiedź. Dzisiaj formalnie można uprawiać seks od 15 roku życia. Ale żeby do ginekologa dziewczyna czy chłopak się wybrał, musi iść z rodzicami. To jest sprzed sześciu króli, czy po sześciu królach ta wypowiedź, bo to byłoby ciekawe. No, to, no ale właśnie ciekawe, jak to się zakończy, bo no, Ryszard Petru, jak już wspomniałem, nie za dobrze skończył jako polityk. A może chodził do ginekologa? Znaczy, a może chodził do ginekologa? Ja nie wiem. No nie wiem, no właśnie. Bo Jacku, Jacek się uśmiecha, może coś wie na ten temat. Wiecie, no jest już późno, więc możemy sobie trochę podworować, ale ja wam powiem jedną rzecz. No słuchamy o tych różnych wypowiedziach, szczególnie, że była ta kampania samorządowa, jeszcze jest, no bo wiadomo, druga tura. I powiem wam, ja po prostu chciałbym, żeby taki kandydat wyszedł i powiedział, drodzy państwo, ja jak zostanę prezydentem, postaram się załatać wam dziury w jezdni, nie? Zrobić, żeby śmieci w miarę punktualnie wywożono, żeby oświetlenie działało i żeby
w miarę bezpiecznie, to może Straż Miejską tam rozszerzymy działalność i tego. A tutaj wychodzi człowiek, opowiada jakieś dyrdy mały, nie? Jakieś banialuki. Albo by się chociaż przyznał, że mam macicę i mi potrzebny taki specjalista. Gdzie mamy normalną klasę polityczną i tych sześciu króli, i tych Belzebubów, i tych chłopców czy mężczyzn chodzących. Boże drogi, jak patrzę na to wszystko, to normalnie z jednej strony no, uśmiechamy się, a z drugiej strony, no gdzie ta klasa polityczna, gdzie... Ale gdzie, właśnie, Jacku, to ale chciałem, żebyśmy jeszcze posypali trochę tym piachem w tryby warszawskiego samorządu. Organizacja Ostatnie Pokolenie zapowiada blokady mostów w Warszawie. Mostów, podkreślam, mostów. Za chwilę o mostach w Warszawie będziemy rozmawiać, a teraz właśnie prosimy o materiał. Pięć tygodni temu zanieśliśmy nasze postulaty do premiera. Daliśmy mu ultimatum. Albo je spełni, albo my przystąpimy do kampanii obywatelskiego oporu. Miał czas do wyborów samorządowych, jednak nic się nie stało. Dlaczego tak jest, że musimy blokować drogi, żeby władza nas słuchała? Nowa władza miała być inna od poprzedniej, miała słuchać obywateli. Ewidentnie tego nie robią. Cóż, rząd nie pozostawia nam wyboru. Pozostawieni sami sobie, zwykli ludzie wyjdą na ulicę. Od przyszłego tygodnia dziesiątki osób będą blokować mosty w Warszawie. Wejdź na stronę ostatniepokolenie.org i przyjdź na spotkanie organizacyjne, bądź wesprzyj nas finansowo. Dlaczego mosty? Może kładkę w Warszawie? No właśnie, właśnie ja na to czekałem tylko, że dzisiaj zablokowanie kładki w Warszawie to tak prawie jak unieruchomienie elektrowni, zablokowanie wodociągów. Przecież to jest strategiczna inwestycja dla naszej stolicy. No, jeśli dużo nie gorzej kładki, niż pomalowanie syrenki, bo ta warszawska syrenka została chyba przez tę organizację właśnie upstrzona. No ale wyobrażasz sobie, Adrian, w uśmiechniętej Polsce, uśmiechniętej Warszawie, żeby zablokować uśmiechniętą kładkę, no przecież od razu te miny zrzedną. Jacku, to przecież będzie straszne. To będzie niebywała tragedia. No wielu komentatorów tu właśnie proponuje, żeby tam te działania... Ta kładka, jak wiemy, tak naprawdę prowadzi znikąd donikąd, nie? I oni niech sobie tam zablokują. Ale jest uśmiechnięta i to jest najważniejsze. Tak, uśmiechnięta. Oni też mogą być uśmiechnięci. Zobaczcie, i wszyscy będą zadowoleni, wszyscy będą tutaj jakby zrealizują swoje cele, no bo tak jak mówimy, no tamta władza nie chciała słuchać, ta też się okazało, że miała być inna. No bo więc, jak nie będzie słuchać, to my tutaj im pokażemy, ale to może ja wiesz, bo ta kładka to akurat może byłoby racjonalne działanie, bo ona już się rozsypuje tam, jakąś taśmą trzeba kleić. Ale wbrew pozorom ja podejrzewam, że ci organizatorzy i ten taki no, starszy człowiek, to jest jakiś capotitutti capi tam chyba tej organizacji, czy jakiś tam ojciec chrzestny, on chyba ma też świadomość, że to jest bardziej niebezpieczne jednak blokowanie tej kładki, bo tam różne te niedoróbki są podobnie bardzo poważne, niż nawet właśnie tam gdzieś stanięcie na trasie jakiegoś szybkiego ruchu, czy takiej szerszej jezdni, więc
wbrew pozorom te działania są dość przemyślane. Ciekawe, swoją... kto jest konsiliere w takim... Ale swoją drogą ja trochę poważnie powiem, bo tak, no przecież wszyscy są zadowoleni. Warszawa jest zadowolona, Rafał Trzaskowski zadowolony, bo zrobili coś, co wywołuje uśmiechy na twarzach warszawiaków. Ale najszerszy uśmiech to jest chyba na twarzach tych, którzy budowali tą kładkę i zgarnęli te gigantyczne pieniądze. A jeśli jeszcze zobaczymy, jak bardzo ten uśmiech jest szeroki, bo przecież CBA likwidują, no to dojdziemy do wniosku, że ci, którzy są budowniczymi tej znakomitej przeprawy przez Wisłę, to są po prostu tak, za te 140 zwycięzcy. Milionów można by tam podokręcać trochę tych śrubek. Nie, no, bo ale to jest tak niebywałe. Tak mi się wydaje, więc... ja nie znam, ale ja tylko zmierzam do tego, że przecież wszyscy są zadowoleni z tej inwestycji. No, dokładnie. Ponieważ Piotrek, idea jest bezcenna. Ten uśmiech jest bezcenny i tak naprawdę nie mówmy o takim drobiazgu jak pieniądze. Tą kładką my otwieramy oczy niedowiarkom. Słuchajcie, bo czas nas goni, a ważne wydarzenie dzisiaj w obozie w Ravensbrück, kobiecy obóz w Ravensbrück, tam po raz kolejny. No właśnie, zobaczmy materiał. Rok temu, jak również teraz, uniemożliwia. Don't touch the camera, please, ok? Don't touch the camera. Proszę nie eskalować sytuacji. Tak nie rób, tak nie rób. Więc państwo widzą, eskalacja tej sytuacji trwa. Proszę, no. Ej, my friend. Don't be shy. You're not friends. You're never ever friends. What? Zostaw me. Dangerous what you're doing. What are you doing? It's dangerous what you're doing. What are you doing? Let's go home. Why? Why go home? Let's go home. The victim of the German camp was Polish. Tak, i zaczepiają nas. Nie dają nagrywać nic. Zobaczcie, o co chodzi? Bo chodzi o to, że Niemcy systematycznie czyszczą pamięć o zbrodniach popełnionych na Polakach. Takie są badania Uniwersytetu w Bielefeld. Tylko 3% Niemców postrzega Polaków jako ofiary II wojny światowej. I to jest efekt wieloletniej operacji niemieckich służb, których taką kwintesencją było powołanie na ambasadora Niemiec w Polsce Arta von Loringhovena, czyli byłego wiceszefa BND, zresztą potomka jednego ze zbrodniarzy hitlerowskich, zbrodniarzy niemieckich. No więc możemy tylko niestety powiedzieć, że no, ta polityka niemiecka jest w pewnym sensie skuteczna. Dlatego my jako Polska musimy dzisiaj użyć wszelkiej możliwej siły, wszelkich możliwych instytucji, aby pokazywać, jak było naprawdę. Aby ta niemiecka propaganda, kłamliwa chwała propaganda... tym, którzy tam jednak jeżdżą, dbają o tę pamięć. Jacku, krótki komentarz. No tak jak mówicie, to przynosi efekty. Nawet jak no, dość często przelatuje kanały takie historyczne, jakieś społeczne, to w gruncie rzeczy wszystkie, zobaczcie, te tytuły tych filmów jakichś dokumentalnych, publicystycznych, to oczywiście tam jakieś zbrodnie Hitlera, jakichś faszystów, jakichś tam ewentualnie nazistów. Nigdzie nie pojawia się tutaj słowo Niemcy. I to jest rzecz jakby oczywista, że ta polityka jest niezwykle skuteczna, dlatego też próby ograniczenia działań na przykład IPN-u w Polsce, czy nawet jego likwidacji, to są działania przeciwko absolutnie polskiej racji stanu. A teraz trochę, Jacku, ja ci przerwę, bo teraz trochę o działaniach przeciwko Zielonemu Ładowi, a konkretnie jak bardzo rolnicy są dzisiaj zdesperowani, że wyrzucają gnojówkę przed wejściem do kancelarii prezesa Rady Ministrów, gdzie właśnie rezyduje premier Donald Tusk. Wjeżdżamy pod kancelarię prezesa Rady Ministrów. Panie Donaldzie, było spotkanie umówione na czwartek, przełożone na niedzielę. Dzisiaj znowu stało się coś, że spotkanie jest przełożone niedzielne. Proszę mnie nie trzymać, nic nie robię złego. Dobrze. Mhm. Tak?
robisz? To się nagrywa. To się nagrywa, co ty robisz? Proszę, ręce do góry. Stój, stój! Nic nie robię. Stój! Ale po co psika mi tym gazem w oczy? Stój! Po co psika mi tym gazem w oczy? Na ziemię. No ale położę się sam, położę się sam. Położ się, położ, położę. To jest sytuacja bardzo, no ja powiem, dramatyczna, bo ja nie chciałbym tutaj siać jakiegoś defetyzmu, ale proszę sobie wyobrazić, gdyby co to nie by było, gnojówka. Gdyby w tym samochodzie nie było gnojówki, a były na przykład trotyl albo inne wybuchowe materiały, to ta reakcja funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa no, wygląda śmiesznie w przypadku gnojówki, ale w przypadku już poważnego zagrożenia tak śmiesznie by nie wyglądała. I tu prośba o komentarz, Jacku, do ciebie jako do eksperta. No, jak oceniasz w ogóle zachowanie sopistów? Nie, no to dopuszczenie samochodu z jakąś przyczepą, gdzie no, faktycznie można wszystko umieścić, no jest absolutnie rzeczą niedopuszczalną i te komendy typu ręce do góry i psikanie sprejem, no, no nie wygląda to poważnie. No, trzeba się zastanowić, tym bardziej, że chyba Sobo ostatnio nie ma dobrych notowań tutaj z wielu względów. Nieważne jaki jest rząd, bezpieczeństwo tutaj no jest rzeczą oczywistą, szczególnie w dobie no, tych zagrożeń, które mamy miejsce w całej Europie. Różnego rodzaju prowokacji, różnego rodzaju działań i wydarzeń. No, wydaje się, że to absolutnie jest sytuacja no, niedopuszczalna i karygodna. I myślę, że należy, mówię, bez względu, czy rząd jest z tej, czy z tej strony, jest to rząd polski i należy po prostu no, go chronić. No, takie jest zadanie no, tej ja służby. Mam nadzieję, że nasi odpowiedzialni za bezpieczeństwo urzędnicy naprawdę wezmą sobie te zdjęcia, no, które oczywiście można humorystycznie traktować, ale wezmą sobie te zdjęcia do siebie i coś zrobią, aby ja no, tak nie daj Boże, nie doszło do jakiejś tragedii. Ja się tak zastanawiam, czy może Donald Tusk poczuł jakąś metafizyczną więź z Krystyną Jandą, a państwo już się domyślicie dlaczego. No cóż, to my teraz przejdźmy, bo już pomału nas czas dogonił. Dzisiaj trochę inna, późniejsza godzina, ale sonda właśnie, o, państwo widzą na ekranie. Ja tylko przypomnę, dlaczego mieszkańcy wrocławskiego Jagodna i warszawskiego Wilanowa nie chcą mieć u siebie ośrodka dla migrantów. 62%, bo zniszczą im luksusowe auta w leasingu, 23%, bo zjedzą im całą pizzę i tylko 15%, bo wypiją im całą sojową latę. Zaskakujący wynik, Adrianie. No, widać, nie lubicie państwo sojowej latę, ja też nie lubię. Ale za to każdy się obawiał swój samochód. Panowie, no bardzo dzisiaj dziękuję wam za dyskusję. Jacek Wrona. Adrian Stankowski i Piotr Nisztor. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się nisko, dobrej nocy, no i do zobaczenia jutro.